Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami do SCS Software. W dzisiejszym odcinku będziemy mieli w sumie 3 posty z blogu SCS Software, 2 zaległe i 1 najnowszy post od momentu ostatniego odcinka. No i właśnie na początku zaczniemy od tego najnowszego postu, najnowszej informacji, z tym, że jeśli chodzi o same informacje i jakieś ciekawe rzeczy, to tak naprawdę ich tu zbytnio nie ma, oprócz tej jednej zaległej, no, która w sumie aż taka ciekawa nie jest, zależy dla kogo. Jednak na początku zaczynamy od kolejnego postu na temat dodatku Wyoming i tym razem trafiło na stacje benzynowe. Jeśli chodzi o sam post, to mamy tutaj aż 20 zdjęć, które wam po prostu teraz zaprezentuję, bo jeśli chodzi o same informacje, no to nie ma ich tu żadnych praktycznie. Po prostu post związany z tymi zdjęciami. SCS Software tutaj postanowiło pokazać nam, jak co niektóre te właśnie miejsca się prezentują. No i jak przystało na American Truck Simulator, no to jednak takie miejsca prezentują się bardzo dobrze. Bardzo ładnie wyglądają, a przy tym nowym oświetleniu świetnie prezentują się przy zachodzącym słońcu, co można zobaczyć na między innymi na pierwszym zdjęciu. Świetnie to wygląda, na ostatnim też bardzo fajnie wygląda. Choć najlepiej zobaczyć na blogu, bo pewnie na YouTubie aż tak dobrze nie będzie to wyglądać. Jeśli chodzi jeszcze o stacje benzynowe, no to wiadomo, mamy tutaj kilka fikcyjnych takich marek, które występują, wiadomo, w różnych miejscach, naprzemiennie. Na przykład mamy tutaj jakieś fikcyjne BP, które jest już w sumie od początku gry. Od początku gry były w sumie, jeśli dobrze kojarzę, dwie takie firmy. Ta zielona tutaj i jeszcze taka jedna, nazwy nie znam, ale będzie można ją za chwilę tutaj zobaczyć. Są jeszcze dwie takie poprzednie, które tutaj pokazałem. Ten Driving i Driver właśnie. Choć są bardzo blisko siebie. Jest jeszcze ta stacja benzynowa Hertz. I jak widać, każda z nich różni się pod względem takiego swojego loga. Tutaj jest chyba ta najstarsza firma. Plus ona ma jeszcze swoje normalne firmy, skąd można zabierać je ładunki. I z tego co kojarzę, na podstawce gry można znaleźć z jej firmy ładunki z cysternami z paliwem, które można przewieźć na stacje benzynowe, także jest to ciekawa opcja. Na nowszych dodatkach tego nie widziałem, tylko na podstawce. Pamiętam, że to brałem w momencie, kiedy ta gra wyszła, albo były tam pierwsze stany dodawane. I to jest dosyć ciekawa rzecz, której dawno nie było. Na przykład w takim ETS-ie było coś takiego przy Vive la France i to tylko na kilka stacji i nie ma znowu. A to jest strasznie głupie, bo myślę, że wiele osób chciałoby coś takiego i w sumie to jest dosyć ciekawa opcja z takim ładunkiem, nie tylko z miasta do miasta, ale gdzieś też na wybrzeża, na stację benzynową. A to jest dosyć bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa opcja. Szkoda, że tego już nie robią. No ale jeśli chodzi o jeszcze o te detale przy tych stacjach, no one są na najwyższej jakości. Nie to co na podstawce ETS-a, choć jeśli chodzi o ETS-a, to już na tych nowszych terenach, z nowszych dodatków, wygląda to tam znacznie lepiej. I tak prezentuje się właśnie ostatnie zdjęcie i te wszystkie tereny. Tak jak wcześniej mówiłem, nie ma tu zbytnio dużo informacji, post związany ze zdjęciami, więc to tyle na temat stanu Wyoming. Teraz można przejść do tej drugiej informacji na temat nowości, jakie pojawią się do pakietu malowań Hiszpanii i Portugalii. Otóż dla każdego z tych dodatków zostanie dodane po jednym malowaniu, tak prezentuje się malowanie dla portugalskiego dodatku, a tak dla hiszpańskiego. Ale oprócz tych malowań zostaną jeszcze dodane takie akcesorium do kabiny dla portugalskiego. Będzie tutaj taka figurka koguta, a dla hiszpańskiej wersji pakietu malowań będzie taki charakterystyczny wiatrak. Więc w takim dużym skrócie to tyle, jeśli chodzi o tą informację. Te nowości mają zostać dodane niedługo po wydaniu dodatku Iberia. Możliwe, że albo w tym samym dniu, kiedy wyjdzie dodatek Iberia, albo w bardzo krótkim czasie po wydaniu Iberii. I jeszcze na koniec taka informacja ode mnie, że kilka dni temu SCS Software opublikowało post z serii Under the Hood. Jest to taka seria, gdzie prezentują bardziej takie szczegółowe informacje nad czymś, nad czym pracowali, nad czymś, co ostatnio dodali, nad jakimiś zmianami tego typu rzeczy. Między innymi kiedyś
Był post o znakach, który potem dał nawet takie światło, wtedy community namierzyło, co będzie jednym z następnych stanów. W tym przypadku mamy informację, no właściwie opis, takie opowiadanie, czy co to jest, na temat nowego systemu oświetlenia. Dla zainteresowanych link znajdziecie w opisie. Jest to bardzo długi post, ale też bardzo szczegółowy. Software, no, można zobaczyć po zdjęciach, porównuje stare oświetlenie do tego nowego, jak to się prezentuje, no i też opis na czym pracowali, co zmieniali i tak dalej, i tak dalej. Sporo tutaj jest takich informacji. To są bardzo ciekawe posty i jest jeszcze kilka takich postów, może kilkadziesiąt, nawet nie liczyłem, na blogu. Jest to bardzo fajna seria i myślałem, szczerze mówiąc, czy nie zrobić sam takiej serii, tylko z filmami, gdzie mógłbym wam w formie filmów zaprezentować dany temat. Myślałem o tym nowym oświetleniu, bo dosyć ciekawa sprawa. Jeśli jesteście zainteresowani, no to w sumie mógłbym zrobić taki film, może bym się postarał, bo z moim zapałem to może być ciężko, ale jeśli byście mnie przekonali do tego, no to może by taki odcinek powstał. Dajcie znać, jak coś do tych wszystkich informacji, linki znajdziecie w opisie, a jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!